Cześć, nazywam się Jakub Rozkosz, jestem autorem bloga jakubrozkosz.com. Dzisiaj we współpracy z marką Vistula opowiem Wam o tym, jak należy dopasować garnitur do naszej sylwetki. Serdecznie zapraszam. Garnitur. Klasyka męskiej elegancji. Trudno się nie zgodzić ze stwierdzeniem, że każdy mężczyzna powinien posiadać co najmniej jeden dobrze dopasowany garnitur w swojej garderobie. Ważne, aby na samym początku dokładnie sprawdzić wszystkie informacje widoczne na metce. Nie tylko dotyczące wymiarów, ale również kroju, składu tkaniny bazowej, jak i samej podszewki. Kluczowym jest, aby odpowiednio dobrać rozmiar, zanim przejdziemy do przymierzalni. W tym celu z pewnością ułatwi nam znajomość wymiarów swojego ciała. Przy przymierzaniu garniturów w salonie polecam stworzyć gotowy zestaw z koszulą, poszetką i krawatem. Wówczas będziemy mogli wyobrazić sobie, jak prezentować się będzie cała stylizacja. Jednym z najważniejszych wymiarów garnituru jest ten dotyczący linii ramion i długości marynarki, gdyż ciężko oba wymiary zmienić podczas ewentualnych przyróbek krawieckich. Długość marynarki powinna być tak dopasowana, aby jej koniec dzielił naszą sylwetkę na dwie równe części. W przypadku marynarki jednorzędowej dolny guzik zawsze zostawiamy odpięty, a marynarkę rozpinamy siadając. Garnitur powinien opierać się na ramieniu, nie tworząc fałd, podkreślając naturalną linię ramion. Kołnierz z tyłu marynarki powinien leżeć tak, aby odsłaniał na górze około 1 cm kołnierza koszuli. Tkanina na plecach powinna leżeć jak najbardziej gładko i naturalnie, bez nieestetycznych fałd. Po zapięciu górnego guzika marynarki nie powinny tworzyć się żadne zagięcia tkaniny na froncie. Ważne też, aby spodnie mierzyć mając założone formalne buty do garnituru. Wówczas będziemy mogli idealnie oszacować długość nogawek. To jedyny wymiar, który zależny jest od naszych preferencji. Należy jednak pamiętać, że im węższa nogawka, tym powinna być krótsza. Należy zwrócić uwagę również na mankiety koszuli, które powinny wystawać około 1 cm spod mankietu marynarki. Ważnym aspektem jest również umiejętna gra guzikami. W modelu dwurzędowym zapięcie guzików jest całkowicie dowolne i nie rozpinamy marynarki podczas siadania.